tej koszulce poszedłem do klubu, no i tam paru znajomych, bo nieznajomi to się nie wcina, ale nie bardzo. O, a wiesz co to znaczy? Ja mówię, tak, byłem w Oświęcimiu, byłem na wycieczce i dostałem taką koszulkę. Stało się coś takiego, że paru złodziei ukradło napis nie tak dawno w naszym kraju z wejścia do Oświęcimia. No, należy im się za to na pewno nagana. I dobry, jakie, że z pół roku nie chodzili na własnych nogach. Kaczyński jak występował, to tam ze 30 za nim było. Wow. A ja nie wiem w ogóle po co ta świta była. Wszystkie media, radia, telewizja, dziennik, jedynka, dwójka, na pierwszych wiadomościach zabrali napis z Auschwitz. No, oczywiście wydarzenie dosyć doniosłe. No ale dobra, no. Ale patrz, co się dzieje za kilka godzin następnego dnia. Całe gremia zagraniczne krytykują to, ale to w jaki sposób? Znowu zaczęliśmy być jako twórcy polskich obozów śmierci. Znowu byliśmy tymi najgorszymi. To się potem okazało, że pewne gremia, wiadomo jakie, powiedziały, że ma to związek z biznesmenem szwedzkim. A w ogóle to miał być... Dwóch Meneli ukradło kawałek żelastwa, symbolicznego, bardzo symbolicznego. Ja czytałem bardzo dużo w tym temacie, bardzo dużo publikacji. Nie powiem, że setki, ale na pewno kilkadziesiąt pod setkę. Bardzo dużo, jako młody chłopak o tym czytałem, bo się tym interesowałem, bo jest to, no jest to coś niewyobrażalnego. Jest to coś niewyobrażalne dla człowieka, który tego nie przeżył. Człowiek, który to przeżył, to w ogóle no jest w ogóle nie do opisania. Doświadczenia, głód, mróz, polewanie na mrozie, bicie, odbieranie dzieci, mordowanie, palenie, no nie, no, cuda. No i co wyszło? Wyszło, że miał być parlament szwedzki przez tych dwóch Meneli. Znaczy nie, no, Menele byli zaczątkiem, ale parlament szwedzki miał być w ogóle wysadzony w powietrze. No, no tak powiedzieli. To jest nieprawdopodobne. No ale tak powiedzieli. No jak powiedzieli, no to 60%, 70% debili przed rewizją to przyjęło. Tłuszcza jest nafaszerowana informacjami nie z tej ziemi i potem już nie patrzy co jak. Tak rzeczywiście pewnie przyjęła do wiadomości, że parlament szwedzki miał być wysadzony. Morderstwa w ogóle polityków, premiera, prezydenta. To jest bunt, to jest mój bunt. Tam mówią moi znajomi, że to nie jest wycelowany bunt, że nie jest trafiony. Ja uważam, że jest trafiony. Moją babcię zabili w czasie powstania warszawskiego. No tak jakby linią prosto poleciał stąd. Nie będzie nawet kilometra. Moja mama była mała. Miała 4 lata. Ona miała jeszcze dwie... Miała 4 w ogóle dzieciaków. I poszła po kartofle z worem do ogrodnika. Tutaj jest taki wał podobno był za kanałem. No i tam Niemiec ją zastrzelił. Strzeliły w twarz. Później strzelił kulą. Umarła. Podobno płakał ten Niemiec potem. A co znaczą łzy Niemca w stosunku do trupa matki czworga dzieci, nie? Dobra, nieważne. Także jestem czuły na punkcie w ogóle wojny światowej. No, obozy koncentracyjne to w ogóle jakiś Matrix w ogóle, coś nieprawdopodobnego. Mogę przeboleć tego, że wierchuszka sionistyczna, nie powiem żydowska, bo zaraz będę ksenofobem, antysemitą i w ogóle złym człowiekiem, wierchuszka sionistyczna zrobiła znowu z naszych dwóch Meneli, przełożyli to na Polskę jako złoczyńcy. Co ciekawe, że oni zawłaszczyli sobie w ogóle prawo. Adolf Eichmann
odpowiedzialny za Holokaust, mówił o liczbach dwa razy większych, niż podają historycy dzisiaj, zamordowanych ludzi. Nie tylko Żydów, ale ludzi. Ale również Rosjanie, Węgrzy, Holendrzy, Czesi, dużo innych narodowości. Rumuni, dużo Cyganów, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo Cyganów, Romów poszło do pieca. Tylko tak naprawdę Holokaust tak jakby został zawłaszczony przez syjonistów. I oni do tej pory mają wypłacane odszkodowania za Holokaust. No, to fakt, że najwięcej ich zginęło, ale dlaczego tylko im wypłaca się za Holokaust? Jeżeli zrobimy średnią, dlaczego nie zrobimy procentowych wypłat? No zaraz. Ja nie pamiętam, który profesor, chyba Wolniewicz, wypowiadał się, jakie to są pieniądze. Oczywiście są ukrywane pieniądze przed narodem polskim, jakie my co roku płacimy za Holokaust. Dlaczego my? Dlaczego my? Dlaczego kur... Polacy? Niech Niemcy płacą. Razem z syjonistami, którzy dopłacali im do wojny i wywołali tą wojnę. Dlaczego my? Jak Hitler zostawał w dupie, są na to dokumenty historyczne, oczywiście w Polsce. Nawet jest książka, nie pamiętam teraz... Nie pamiętam tego doktora, który o tym pisał. To znaczy tego nazwiska. Powiedzieli to w sposób dyplomatyczny. Nie, nam to jest na rękę. Momentalnie 800 tysięcy Żydów węgierskich, w ogóle samych węgierskich Żydów, poszło do gazu. Holokaust jest sprawką masonów i Holokaust był, że tak powiem, kontynuowany, chociaż mógł być zakończony, też przez sprawkę masonów. Jest to nieprawdopodobne. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że 115 tysięcy wyznaczyli za złapanie tych gnoi, którzy ukradli ten napis. Polska policja, nieudolna na każdym kroku, okazała się najlepszą policją na świecie. W ciągu 2 dni przejeżdżając przez pół Polski, pokazywali w telewizji, prowadzili grupę przestępczą. Od razu speakerzy krzyczeli 10 lat, że im się należy, że mogą dostać, że są tego. Wszystko okej. Okay. Bardzo dobrze. Tak powinien z nimi postąpić. Ale no szkoda, że oni się w moje ręce nie dostali. Ja bym ich w więzieniu nie trzymał. Ja bym ich, gdyby to było tak możliwe w ogóle, wrzucił na tydzień czasu, na przykład do Majdanka albo do nie wiem, do... Oświęcim to jeszcze był raj. W czasy. No, to brzydko powiedziane. W porównaniu na przykład do Gusen. No, były gorsze obozy od Oświęcimia. Były lżejsze obozy, były gorsze obozy od Oświęcimia. No wiadomo. Na tydzień czasu takiego, powiedzmy do Oświęcimia. Skąd wzięli napis? Na tydzień czasu do Oświęcimia. No i tam by im wystawił, trochę by żabek porobili. Trochę by tego, trochę polowania na mrozie by mieli. Odebrało im się dzieci, odebrało im się rodzinę. Wszedłby do krematorium, tak jak Borowski? Borowski chyba opisywał. Taka była książka Refleksje z poczekalni do gazu. Porozmawiał sobie. Nie no.